Cześć, witajcie. Dzisiaj Renault Clio 5. generacji. Zapraszam. Prezentowany egzemplarz został wyprodukowany w roku 2021. W ubiegłym roku został sprowadzony z Francji. Zakupiony przez pewną rodzinę, która pragnie pozostać anonimowa. Ma on jedną usterkę i tu będzie prośba dla Was, widzowie. Może pomożecie w jakiś sposób ją usunąć. A wersja to Limited. Nie jest to niczym szczególnym, wyróżniająca się, myślę, wersja. Patrzałem aktualnie w Polsce. Nie są jakby w cennikach te wersje oferowane. Jest to samochód sprowadzony z Francji, więc to był limited francuski z 2021 roku. Pod maską jednolitrowa jednostka TCE o mocy 91 koni, połączona z sześciobiegowym manualem. Wspomniane przed chwilą przeze mnie źródło napędu. 67 kW, czyli razy 1,36, 91 koni. One katalogowo mają 90, no jak przemnożysz to z dokumentów francuskich, to wychodzi 91, 160 Nm, trzycylindrowy, uturbiony motor TCE. Jak dla mnie jest to rozwinięcie czwartej generacji, choć jest to całkowicie nowy model. Jeśli chodzi o wymiary, jest tylko 12 mm różnicy, praktycznie niczym się nie różni. Wizualnie ta sylwetka jednak dla mnie wyładniała. Co Cię może zaskoczyć przy pierwszym kontakcie? Przy pierwszym kontakcie z kliówką 5. generacji, jak chcesz otworzyć kufer, to zastanawiasz się, gdzie go otworzyć. Przycisk do otwierania jest tutaj w zderzaku. Bagażnik foremny, głęboki, ale na pewno na moje oko, wiadomo, że na oko się nie powinno mierzyć, ale na moje oko to nie jest 390 litrów, tak jak podaje Renault w katalogach. Samochód wymiarami nieznacznie zmienił się, tylko 12 mm w stosunku do czwórki, więc myślę, jakby tutaj powiedzieli, że jest 250 litrów, 230 litrów, no 260, mógłbym w to uwierzyć, 290 nie bardzo wierzę, ale jest on foremny, ustawny. Pod podłogą znajduje się, jak widać, koło zapasowe. Prezentowany egzemplarz Limited odpycha się na takim oto ogumieniu. Ładne alufelgi, 16, rozmiar ogumienia to 195x55. Goodyear Efficiency Grip. Sądzę, że są to oryginalne opony od tego samochodu. Wszystkie cztery wyprodukowane w 13 tygodniu sprawdzaliśmy. Ilość miejsca we wnętrzu, jak na segment B, to zadowalająca. Przy moim wzroście, przypominam po raz enty, 188 cm. Mogę tu zająć wygodną pozycję za kierownicą. Nie wadzę prawym kolanem czy prawą nogą o tunel środkowy. Jest on tak umiejętnie ukształtowany. Spójrzcie, dosyć wygodną pozycję zająłem, mógłbym nawet się lekko przesunąć do przodu, ale siedzę podobnie jak w Meganie, którą na co dzień jeżdżę. Kierownica wygodna, wielofunkcyjna, nieco spłaszczona u dołu, fajnie obszyta. Samochód ma mikroskopijny przebieg, jak na razie z tego co widać, 6764 km, czyli wszystko tu we wnętrzu wygląda jak nowe. Jeśli chodzi o boczek drzwi, to jest on mocno plastikowy, w wersji Edition tu wszędzie twardy plastik, twardy plastik, twardy plastik, nieco bardziej miękko na uchwycie do zamykania, ale poniżej znów twardo. Głęboka kieszeń z profilem na butelkę to plus. Powiem tak, moja żona jeździła czwórką po lifcie. Sprzedała ją, gdy ten samochód miał 3 lata, więc to był całkowicie nowy samochód z niewielkim przebiegiem. I ten samochód był dobry, mówię o tej czwórce po lifcie, ale ze względu na tą właśnie dużą plastikowatość, co się często zdarza w segmencie B, jednak chciała go sprzedać i pomimo 3 lat sprzedała. Dzisiaj jeździ 308, więc samochodem o segment większym jest o wiele bardziej zadowolona. A za chwilę sprawdzimy, jak jest z Clio 5. generacji, gdyż tak na pierwszy rzut oka ono mocno w porównaniu z czwórką wydroślało. Zarówno drzwi z przodu, jak i z tyłu otwierają się pod odpowiednio dużym kątem z tyłu, pod nieco mniejszym, ale i tak nie ma problemu ze swobodnym zajęciem miejsca w drugim rzędzie. Spójrzcie, nawet przy mojej posturze wchodzę tu swobodnie. No i miejsca, jak dla mnie, jest tak powiedzmy na styk. Dotykam kolanami oparcia przedniego fotela, ale jest tu dosyć miękko i pewnie plecy kierowcy w tym momencie nie byłyby narażone na moje kolana. Jeśli chodzi o ilość miejsca nad głową, no to jestem w czapce, wybaczcie, ale jest bardzo zimno. To czapką szoruję o podsufitkę. Bez czapki mieściłbym się swobodnie. Miejsca na stopy za to pod dostatkiem. Przyzwoicie ukształtowane oparcie tylnej kanapy. Jeśli chodzi o miejsce dla trzech osób z tyłu, no to patrzcie, jak usiądę na środku, to absolutnie przy mojej posturze nie będzie tu wygodnie. Dzieci na krótkich odcinkach pewnie by się zmieściły. Jest to samochód segmentu B, ale w naszej ojczyźnie często samochody segmentu B służą jako samochody rodzinne, więc trójka dzieci w fotelikach się nie zmieści, ale bez fotelików już takich powiedzmy 12-13-letnich pewnie na krótkich odcinkach by się zmieściła. Trzy zagłówki z tyłu, brak podłokietnika w wersji Limited. Na tunelu środkowym również nie mamy ani kratek nawiewów, ani żadnych portów USB czy portów 12-woltowych. Wszyscy ci, którzy mnie krytykowali, że przesadnie się trzepiam Toyota Yaris Cross, tamto auto droższe, też crossover na segmencie B, również tych rzeczy nie miało, więc Clio 5. generacji w wersji Limited także nie ma tu żadnych portów ani kratek i uważam, że jest to przesadna oszczędność. Tu również wszędzie twardy plastik, tu nawet na uchwycie do zamykania twardy plastik, niewielka kieszeń i z przodu elektryka, z tyłu korba. I na początku filmu wspominałem o pewnym problemie z tym samochodem, małą jedną awarię.
I kilka dni po zakupie, a miało to miejsce latem ubiegłego roku, obecni właściciele jeżdżą tym samochodem kilka miesięcy, przestał działać tablet dotykowy. No i jak to wiadomo, przy sprowadzanym samochodzie być może on miał jakieś przygody. Tego obecni właściciele nie wiedzą, kupili go w takim stanie, jaki on jest. Notabene piękny kolor, przyzwoicie wyposażony samochód jak na segment B. Nowoczesny, współczesny, małolitrażowy, taki miał być, tylko że po zakupie padł tablet i nie bardzo potrafią sobie z tym poradzić. Kupili tablet używany, no tablet niestety nie zadziałał, myśleli, że kupili ten używany, również uszkodzony. Tak się jednak nie stało, później udali się do ASO, najpierw byli u jednego, drugiego, trzeciego elektronika, nie potrafił sobie z tym poradzić. Udali się samochodem do ASO, ASO im odpowiedziało, że niestety w każdym tablecie jest zakodowany numer VIN, którego oni nie potrafią usunąć. I żeby samochód był sprawny, należy zakupić nowy tablet. Wtedy ASO wkoduje VIN od tego samochodu i wszystko zostanie naprawione i spersonalizowane. Jest to do zrobienia, tylko koszt samego tabletu w ASO to ponad 6,5 tysiąca złotych. Stąd no na razie wahają się, ponieśli spore wydatki kupując ten samochód. Nie chcą ponosić kolejnego, wręcz przeciwnie, nawet chcieli ten samochód sprzedać. Okazuje się, że znajdują się chętni na ten samochód, ale cena, jaką za niego oferują, jest po prostu śmieszna i jeden z potencjalnych nabywców odpisał, że jeżeli zgodzą się na cenę, którą on oferuje, to on sobie z tym bez problemu poradzi, bo potrafi naprawić taki tablet. Stąd prośba do Was, drodzy widzowie, jeżeli znacie elektronika bądź kogoś, kto potrafi przeprogramować czy zaprogramować taki tablet, czy przenieść numer VIN z tego samochodu do zakupionego używanego tabletu, to proszę skontaktujcie się ze mną, czy to w komentarzu, czy przez maila. Podam swoje dane typu telefon i przekażę te informacje właścicielom tego samochodu. Co we wnętrzu? We wnętrzu ładny samochód. Jakbym go porównał do mojej Megany, to jest on o wiele bardziej plastikowy, ale jest znacznie lepiej, jak sięgnę pamięcią, do Clio 4. generacji po lifcie, którym jeździła moja żona. Taka fajna tutaj ozdobna listwa, taki dekor o fajnej fakturze, notabene nawet miękki. W białym kolorze się znajduje, biegnie w poprzek całej deski rozdzielczej. Tu do góry jest już twardo, duże nawiewy biegnące również przez środek deski rozdzielczej. W wersji Limited klimatyzacja manualna. Jak widać, dwa porty USB, port AUX, port 12-woltowy się znajduje. Tu duży schowek, dwa uchwyty na kubki pomiędzy kierowcą a pasażerem. Tu jeszcze półeczka. Tu jest miejsce, gdzie można kartę od tego samochodu umieścić, żeby ona nie przeszkadzała. Przed pasażerem znajduje się bardzo głęboki schowek, który nie jest miękko wyściełany. No i co, gdyby nie ten jeden problem z tabletem, to pewnie ten samochód by cieszył swoich właścicieli. A tak, to nie mało, że ich nie cieszy, to jeszcze im spędza sens powiek. Jeździmy po mieście, no bo segment B kojarzy się z jazdą miejską i ten samochód jest stworzony właśnie do jazdy miejskiej. Powiem, że ta trzycylindrowa litrówka do jazdy miejskiej nadaje się idealnie. Na razie nie wyczuwam tu żadnych mankamentów, wręcz przeciwnie. Gdy zwolnisz na skrzyżowaniu i znów jedziesz z dwójki, to bardzo sprawnie się wpręca na obroty i po małej chwili, jak widać, osiąga 50 na godzinę. Przypominam, że 100 litrówka, 91 koni, nie jest to wóz autostradowy, więc nie porównuję go z samochodami szybkimi, których recenzje niekiedy robię, czy mocnymi. Mam na myśli samochody miejskie. No i jadę tym nowym Clio'em z jedną usterką po dziurach 40 na godzinę. Jak to przystało na samochód z przebiegiem 6700 km? Nic tu w środku nie trzeszczy, nic nie skrzypi. Zawieszenie pracuje dość cicho. Co ciekawe, to plastikowe wnętrze praktycznie niewielkie dźwięki tylko z siebie wydaje czy generuje. O skrzypieniu nie ma mowy. No gdzieś delikatnie słychać, że dużo plastiku. Gdzieś te plastiki pewnie się... O właśnie, teraz jak jest taka tarka tutaj na tej trylince, to słychać, że we wnętrzu dużo plastiku, ale nie jest to przesadnie uciążliwy dźwięk, absolutnie. Kończy nam się teren zabudowany, samochód na trzecim biegu, 50 na godzinę, spójrzcie, jaka jest dynamika tego kartonu od mleka. I na trzecim biegu, po małej chwili, jak widzieliście, było 90 na godzinę, sprawnie ten samochód się rozpędza, także jazda miejska, jazda pozamiejska jest ok, żadnych zastrzeżeń. Zapiłem piąte przełożenie, 90 na godzinę, prędkość obrotowa 2500. Przy 90, gdy zapnę szóstkę, tak podpowiada mi komputer, 86 na godzinę, 1800, stanowczo zbyt nisko prędkość obrotowa, samochód drży. Piątka, 80 na godzinę, 2000 na obrotomierzu. Także szósty bieg myślę, że jest odpowiednio długi. I w pełni LED-owe oświetlenie Clio z przodu.
a w taki sposób świeci się Clio piątej generacji z tyłu. W taki sposób Clio oświetla zarówno drogę, jak i pobocze w pełni LED-owym oświetleniu, czyli jest tutaj widoczność zapewniona na odpowiednio dobrym poziomie. A w taki sposób oświetlone wnętrze, białe podświetlenie wszystkich pokręteł, wskaźników, tak samo zegarów, jest, myślę, odpowiednio czytelne. Wrażenia dźwiękowe przy przyspieszaniu z drugiego, trzeciego biegu słychać taki terkot charakterystyczny dla jednostek trzycylindrowych, ale przesadnych drgań nie ma. Gdy pracował na zimno, jest to nieuniknione. Było, można wyczuć drgania tej jednostki napędowej, natomiast w tej chwili, jak jest rozgrzany, cały czas temperatura na swoim miejscu, tak na środku wskaźnik, więc myślę, że 90 stopni, tak to sygnalizuje czy informuje Renault, to absolutnie nie wibruje wyważenie prawidłowe. Tu nie patrzcie na te błędy, które się świecą. Te błędy się po prostu świecą przez to, że nie działa ten tablet. Tak zakładam, tak przynajmniej mówili właściciele tego samochodu o nim. Z dawno nie jeździliśmy samochodem z usterką w moim programie. No dzisiaj takowy jest. Pomimo, że jest młody, z minimalnym przebiegiem, to jednak ma jeden problem. Samochód przyjemny, jak na segment B dla dwóch dorosłych i dwójki małych dzieci. Myślę, że odpowiednio przestronny, z bagażnikiem. Na pewno nie o pojemności 391 litrów. Zmieszczą się do niego dwie duże walizki i dwie małe. Sądzę, że też. Z LED-owym oświetleniem pięknie oświetla drogę wieczorem. Wszystko jest tu ładne, piękne, fajne. Gdyby nie ta usterka multimediów, może jesteście w stanie, drodzy widzowie, pomóc coś w tym temacie. Jeśli tak, bardzo proszę, przekażę te informacje właścicielom. Dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć.